Nieśmiertelność duszy. Błędne byłoby mniemanie, że Kościół katolicki roztacza swą władzę wyłącznie nad żywymi. Ograniczanie jurysdykcji kościelnej do spraw wiary w zakresie doczesności jest sprzeczne z nauką Kościoła. Jurysdykcja ta, jakkolwiek olbrzymia, obejmująca prawo absolucji i nakładania kar pokutnych lub zwalniania z nich w drodze odpustów, a nawet moc sprowadzania Syna Bożego z przybytków niebios i ofiarowywania Go na ołtarzach świątyń w celach przebłagalnych, nie wyczerpuje Jego ambicji. Dlatego Kościół rezerwuje sobie także decydowanie o sprawach zmarłych. Żywa tradycja kierowana nieomylnym sądem rzymskich hierarchów zdołała wytworzyć na przestrzeni stuleci wiele poglądów teologicznych i praktyk kultowych poświęconych odeszłym z tej ziemi. Na pierwszym miejscu należy wymienić dogmat o nieśmiertelności duszy, na którym Kościół oparł swą władzę nad zmarłymi. W chwili śmierci, pisze ksiądz Ziółkowski, życie ulega tylko zmianie, a nie zniszczeniu. Vita mutatur non tolitur. Kwestię nieśmiertelności duszy ludzkiej Kościół katolicki zawsze uważał za jeden z fundamentalnych artykułów swego credo. Nieśmiertelność duszy jest fundamentem katolickiej dogmatyki i liturgii zmarłych. Leży ona u podstaw nauk o życiu pozagrobowym, w niebie, w czyściu lub w piekle i o wiecznych mękach piekielnych, tworzy podwalinę kultu świętych pańskich i stanowi podłoże artykułu wiary o obcowaniu świętych przebywających na ziemi, w czyściu lub w niebie, tworzących tzw. Kościół walczący, cierpiący i triumfujący. Widać stąd, że nieśmiertelność duszy jest jednym z kluczowych dogmatów religii katolickiej, co uzasadnia potrzebę poświęcenia jej większej uwagi. Katolicy o duszy. Na wstępie zastanowić się trzeba nad katolickim pojęciem duszy w ogóle, a w szczególności jedną z ich cech, jaką jest nieśmiertelność. Twierdzi się bowiem, że dusza wyróżnia człowieka spośród wszystkich stworzeń na ziemi. Ale czymżeż jest dusza ludzka? W myśli dogmatyki dusza jest pierwiastkiem niematerialnym, który ożywia ciało i nim rządzi, a nadto jest podstawą wszystkich duchowych aktów człowieka, aktów myślenia i woli. Jest ona istotą samoistną, niematerialną, duchową, nieśmiertelną. Głównym przymiotem duszy jest nieśmiertelność. Ksiądz profesor dr Pastuszka następująco definiuje pojęcie nieśmiertelności duszy. Nieśmiertelność duszy oznacza, że dusza nie ulega zniszczeniu, ponieważ ani od zewnątrz nie grozi jej zagłada, ani w naturze swej nie kryje pierwiastków rozkładu. Tak pojęta nieśmiertelność zakłada, że dusza istnieje nadal po rozkładzie ciała ludzkiego, że w dalszym swym istnieniu zachowuje swą indywidualność, a więc świadomość swego istnienia i swej tożsamości z sobą, gdy istniała razem z ciałem, oraz że jej dalsze życie jest nieograniczone pod względem czasu. Z definicji tej wynika, że nieśmiertelna dusza istnieje po rozkładzie ciała i zachowuje swą indywidualność, czyli świadomość swej tożsamości i bezkresnego życia. Ksiądz Ziółkowski określa ją jako byt niematerialny i samoistny, który po śmierci istnieje, żyje i działa niezależnie od materii. W warunkach życia doczesnego, powiada, ciało jest jak gdyby narzędziem duszy, jeśli chodzi o wykonywanie różnych czynności. Dusza natomiast jako byt niematerialny i samoistny po rozłączeniu się z ciałem istnieje, żyje i działa niezależnie od materii. Tak pojętą duszę Bóg stwarza rzekomo indywidualnym i odrębnym aktem twórczym. Dla każdego nowego ciała ludzkiego, pisze ksiądz Granat, Bóg stwarza indywidualną, rozumną duszę. Połączenie stworzonej przez Boga duszy z ciałem następować ma w chwili powstania ciała, czyli w momencie poczęcia.
Dzisiaj autorowie traktatów dogmatycznych prawie powszechnie opowiadają się za zdaniem, że dusza ludzka łączy się z ciałem w samym momencie poczęcia. Duszę pierwszego człowieka stworzył Pan Bóg, gdy tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, co jednoznaczne było z tchnieniem nieśmiertelnej duszy. Tak więc dusza w pojęciu Kościoła katolickiego to niematerialna i bezcielesna istota żyjąca w ciele człowieka i opuszczająca je w chwili śmierci. Czy rzeczywiście człowiek posiada taką i w ten sposób powstałą duszę? Nauka i doświadczenie stwierdzają, że cechą wyróżniającą człowieka spośród stworzeń na ziemi jest jego intelekt, określany zwykle jako zdolność do samodzielnego i abstrakcyjnego, syntetyczno-analitycznego i celowego myślenia, czego pozbawione są twory niższe. Wątpliwe jest, czy zdolności tej przysługuje cecha nieśmiertelności. Jedno wydaje się pewne. Psychologia eksperymentalna zajmująca się badaniem zjawisk psychicznych nie zna pojęcia duszy będącej bytem niematerialnym i samoistnym, który po rozłączeniu się z ciałem istnieje, żyje i działa niezależnie od materii. A jak przedstawia to się to zagadnienie w świetle Pisma Świętego? Dowody nieśmiertelności duszy. Katolickie ujęcie nieśmiertelnej duszy nasuwa wiele problemów natury religijno-filozoficznej. Interesujące są zwłaszcza wysiłki podejmowane przez magisterium Kościoła w celu biblijnego uzasadnienia dogmatu. I tak czytamy w katechizmie. Pismo Święte wyraźnie powiada, że wtedy dopiero stał się człowiek istotą żyjącą, gdy Bóg tchnął w niego duszę. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 2, werset 7. Tchnienie życia zostało zidentyfikowane z nieśmiertelnością duszy. Tego samego zdania jest ksiądz Kalinowski, który mówi, że Bóg tchnął w nie, to znaczy ciało, nieśmiertelną duszę, oraz ksiądz dr Dziasek, wyjaśniający, pierwiastek, który przez tchnienie Boże ożywił ciało, jest dusza intelektualna. Czy można w tchnieniu życia hebrajskie nishmat chayim dopatrywać się nieśmiertelnej duszy? Wszak to samo tchnienie posiadają wszystkie zwierzęta żyjące na ziemi, co wynika z pierwszej Mojżeszowej, rozdział 7, werset 22. A one przecież nie mają nieśmiertelnej lub intelektualnej duszy. Na te konsekwencje zwraca uwagę wybitny egzegeta katolicki ksiądz Jakubiec. Niektórzy egzegeci usiłowali wykazać, że w opisie stworzenia człowieka wyraz meszamach, tchnienie, to dusza w dzisiejszym teologicznym tego słowa znaczeniu. Powoływali się przy tym na rzekomo subtelniejsze znaczenie tego wyrazu, że mianowicie jest to tchnienie Boże, a więc dusza, którą Bóg wlewa w zalążek ciała ludzkiego. Jednakże takie wyższe pochodzenie owego tchnienia Bożego nie ma w Biblii uzasadnienia, gdyż według Księgi Rodzaju, rozdział 7, werset 22, to samo tchnienie jest i w zwierzętach, które przecież nie mają duszy. Podobnie naświetla problem inny uczony katolicki, ksiądz Peter, pisząc: z tego tchnienia nie da się jeszcze udowodnić, że człowiek ma duszę substancjalną. Zgodzić się więc trzeba, że tchnienie życia nie oznacza nieśmiertelnej duszy, ani nawet w ogóle duszy, lecz energię życia lub pierwiastek życia. Owa tajemnicza moc witalna sprawiająca, że zarówno człowiek, jak i zwierzęta żyją, istnieją. Ksiądz Granat, mimo dopatrywania się w tchnieniu pojęcia duszy, określa go mianem pierwiastka życia, co jest bardzo znamienne. Warto dodać, że funkcją boskiego tchnienia życia było ożywienie ukształtowanego przez Boga z progu ziemi człowieka, który stał się wówczas duszą żyjącą, czyli żywą istotą. Nephesh Chayah, poprzez połączenie odpowiednio ukształtowanej materii z witalną energią, powstało zjawisko życia osobniczego, w tym wypadku żyjącego, myślącego człowieka.
Kto by jednak chciał upatrywać w tchnieniu życia nieśmiertelnej duszy, musiałby zgodzić się z konkluzją, że dusze posiadają również zwierzęta. Dogmatyka katolicka dużo uwagi poświęca słowom kaznodziei Salomona. I wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał, jako poważnemu argumentowi mającemu przemawiać na rzecz nieśmiertelności duszy. Ksiądz Franciszek Dziasek zaopatruje tekst następującym komentarzem. Śmierć człowieka rozdziela więc duszę od ciała. To ostatnie rozsypuje się w proch. Duch natomiast trwa dalej, idzie do Boga, który jest jego dawcą. Najprościej brzmią słowa te wtedy, gdy widzi się w nich sens kreacjonistyczny w odniesieniu do duszy ludzkiej. Być może, że tłumaczenie takie jest najprostsze, kwestia tylko, czy prawdziwe. Widocznie zagadnienie prawdy niewiele interesowało rzymskiego teologa, skoro beztrosko zidentyfikował dwa różne co do znaczenia terminy, mianowicie ducha wracającego do Boga z duszą oddzieloną od ciała. Chcąc zgodzić się z księdzem Franciszkiem Dziaskiem, należałoby wierzyć, że dusze wszystkich bez wyjątków ludzi, a więc i dobrych, i złych, podążając chwilą śmierci do nieba, gdzie przebywają na wieki, ponieważ od Boga wyszły i do Niego wróciły. Wiadomo jednak, że opinia taka jest błędna. Kościół naucza, że do nieba idą wyłącznie dusze, które w chwili rozłączenia z ciałem nie posiadają żadnych grzechów lub kar za grzechy. Inne natomiast strącone są do czyśćca lub na wieczne męki do piekła. Nie można posądzać księdza Franciszka Dziarska o herezję. Niemniej argument czołowego teologa katolickiego postuluje ją w sposób oczywisty, chociaż z pewnością niezamierzony. Kroczenie drogą najłatwiejszą nie zawsze okazuje się wdzięczne. A przecież nie trudno zrozumieć w świetle Pisma Świętego, że duch, którego Bóg dał człowiekowi, który wraca do niego, to nic innego jak tchnienie żywota, przepraszam, udzielone pierwszemu człowiekowi i ożywiające istoty ludzkie. Był nim pierwiastek życia, a nie dusza nieśmiertelna, jak to już ustalono. Duch ten ożywia także ciało zwierzęce, gdyż zarówno człowiek, jak i zwierzę jednakie tchnienie mają wszystkie. Ponieważ pierwiastkiem życia dysponuje Bóg, nic dziwnego, że z chwilą śmierci człowieka wraca on do pierwotnego źródła. Przy zmartwychwstaniu ciała duch zostanie ciału oddany i ożywi je. Ilustruje to wskrzeszenie córki Jaira, kiedy wrócił w nią duch i powstała, oraz prorocza wizja Ezechiela, przedstawiająca wzbudzenie z prochu ziemi ciał w dniu zmartwychwstania i ożywienie ich przez ducha pochodzącego od Boga. Warto wiedzieć, że słowo duch jest tłumaczeniem hebrajskiego ruach, oznaczającego dech, wiatr, siła życiowa i występującego w Piśmie Świętym 379 razy. Teologia katolicka stara się uzasadnić nieśmiertelność duszy innymi jeszcze tekstami Pisma Świętego. Ksiądz Granat pisze: wiarę w nieśmiertelność duszy spotykamy w tych tekstach, gdzie jest mowa o śmierci Izraelitów, którzy zostali przyłączeni do ojców swoich lub do ludu swego. Najbardziej prawdopodobne tłumaczenie powyższych tekstów wskazuje na to, że umarli przyłączeni do ludu swego żyją po śmierci ciała. Jak bardzo ta prawdopodobna interpretacja jest bałamutna, niech świadczy wyjaśnienie zamieszczone w tak poważnym dziele teologicznym, jakim jest podręczna encyklopedia biblijna, opracowana przez zespół czołowych teologów katolickich pod redakcją księdza Dąbrowskiego, doktora teologii i nauk biblijnych z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Wielu krytyków utrzymuje, że według ksiąg Starego Testamentu nefes, dusza, może istnieć poza ciałem i że ona po śmierci człowieka przebywa w krainie zmarłych, Szeolu, ale pogląd ten również trudno uzasadnić.
Zresztą mieszkańcy krainy zmarłych nigdy nie są określeni w Piśmie Świętym jako dusze, nefashot, ani jako duchy, ruchot, ale zawsze jako refaim, zmarli. Psalm 87, 88, werset 11. Przypowieści, rozdział 2, werset 18. Rozdział 9, werset 18. Rozdział 21, werset 16. Izajasza, rozdział 14, werset 9. 26 rozdział, werset 14, 19. Joba, rozdział 26, werset 5. Argument nie wytrzymuje krytyki. Teksty mówiące o śmiertelności Izraelitów nie potwierdzają nauki o nieśmiertelności duszy. Dogmatycy nie dają za wygrane i przytaczają dowody następne. Ksiądz Granat w dalszym ciągu uzasadnia. W Nowym Testamencie myśl o nieśmiertelności duszy jest przedstawiona w sposób prosty i jasny. A nie bójcie się tych, uczy Chrystus, którzy zabijają ciała, duszy zaś zabić nie mogą. Mateusza, rozdział 10, werset 28. Wskazuje zatem na pojęcie duszy, której ludzie zabić nie mogą. Dla wielu jest to niezbity dowód nieśmiertelności duszy. Lecz zdanie przytoczone przez wspomnianego teologa jest zaledwie połową ewangelicznej wypowiedzi Chrystusa, a bez pozostałej części, dyskretnie przemilczanej, nie można zrozumieć zagadnienia, tym więcej, że główne wyjaśnienie w niej właśnie zostało zawarte, o czym przypomina inny teolog katolicki, ksiądz Jakubiec. Innego rodzaju rozróżnienie, a nawet przeciwstawienie duszy i ciała zdaje się wynikać z następujących słów Jezusa. Nie lękajcie się tych, co zabijają ciało, ale duszy nie są w stanie zabić. Raczej bójcie się tego, który może i ciało, i duszę unicestwić w Gehennie. Mateusza, rozdział 8, rozdział 10, werset 28. Mielibyśmy tu wyraźne znaczenie słowa dusza w przeciwieństwie do ciała, gdyby nie końcowa wzmianka o unicestwieniu nie tylko ciała, ale i duszy w miejscu kary po śmierci. Właśnie ze względu na tę wzmiankę można wnioskować, że wyraz dusza jest tu synonimem życia. Również i ten argument nie wytrzymał krytyki. Skoro istnieje ewentualność unicestwienia duszy w miejscu kary po śmierci, nie może być mowy o jej nieśmiertelności. Niezgodność między teologami dowodzi słabości teorii. Część z nich, zwłaszcza dogmatycy, pragną widzieć w Biblii oparcie dla swych wywodów. Część natomiast przeczy temu stanowczo i słusznie, ponieważ w Piśmie Świętym pojęcie nieśmiertelnej duszy nie występuje w ogóle. Dusza w pojęciu Biblii. Jeśli stwierdzamy, że pojęcie nieśmiertelnej duszy w Piśmie Świętym nie występuje w ogóle, nie znaczy to oczywiście, że termin dusza jest w Biblii nieznany. Przeciwnie, księga ta zna go wybornie, nadając temu pojęciu właściwe znaczenie. Powtarza się w niej bardzo często ogółem, aż 533 razy, z czego na Stary Testament przypada 475 razy, a na Nowy 58. Tworzy to pokaźną liczbę umożliwiającą wszechstronne zbadanie treści objętych tym słowem. Jest on w przeważającej mierze, bo 473 razy, tłumaczeniem hebrajskiego wyrazu nefesh, greckie psyche, łacińskie anima, występującego w księgach Starego Zakonu 755 razy i posiadającego różne znaczenia. Słowo nefesh, czytanie nefesh, oznacza w filologicznym sensie oddychanie oraz siłę witalną zawartą we krwi, w związku z czym uchodzi jako ogólny synonim życia pokrewny słowu ruach, duch. Nie wyczerpuje to jednak pojęciowego znaczenia słowa nefesh. Reprezentuje ono ponadto jednostkę żyjącą, ludzką lub zwierzęcą. Oto co na ten temat czytamy w podręcznej encyklopedii biblijnej. Dla określenia duszy ma język hebrajski termin nefesh, pochodzący od rdzenia nefsh,
oddychać, nabrać tchu, wyjścia, rozdział 23, werset 12, 31 rozdział, werset 17, 2 Królewska, rozdział 16, werset 14. Nefesz ma wiele znaczeń, oznacza pierwotnie gardło, garcie, jako kanał oddechu. Starożytne zapatrywanie utożsamia duszę i krew. Krew bowiem to ten czynnik życia, którego wylanie powoduje śmierć. Księga Kapłańska, rozdział 17, werset 14. Powtórzonego prawa, rozdział 12, werset 23. Mówi się, że dusza jest we krwi. Księga Kapłańska, rozdział 17, werset 10. Zapewne dlatego, iż parę, która powstaje ze świeżo rozlanej krwi, uważa się za tchnienie życia i siłę żywotną. Dusza jest synonimem życia. Skoro oddech jest oznaką życia, więc nefesz jest pojęte jako principium życia. Trzecia Królewska, rozdział 17, werset 21. Siła żywotna. Jeremiasz, rozdział 38, werset 16. Joba, rozdział 12, werset 10. Albo jako samo życie mówi się, że żyje. Psalm 118, 119, werset 175. Umiera. Księga Sędziów, rozdział 16, werset 30. Ezechiela, rozdział 13, werset 19. Zabić. Księga Liczb, rozdział 31, werset 19. Pożreć. Ezechiela, rozdział 22, werset 25 i tak dalej. W dalszym etapie określa istotę żywą, więc człowieka. Księga Rodzaju, werset 2, rozdział 2, werset 7. Albo zwierzę. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 21, 24. Rozdział 2, werset 19. Ale najczęściej oznacza osobę. Księga Rodzaju, rozdział 12, werset 5. Rozdział 46, werset 26. Księga Wyjścia, rozdział 1, werset 5. Rozdział 12, werset 4. Księga Kapłańska, rozdział 4, werset 2. Jozuego, rozdział 8, werset 28. A nawet przez eufemizm zmarłego. Kapłaństwa, Księga Kapłaństwa, rozdział 19, werset 28, rozdział 21, werset 11, Księga Liczb, rozdział 6, werset 6. Poza tym słowo nefesz oznacza coś więcej, przedstawia mianowicie świat myśli, uczuć i woli człowieka, a więc jego psychikę. W tym znaczeniu jest z kolei synonimem życia duchowego. Nefesz pragnie nie tylko jedzenia i picia, na przykład powtórzonego prawa, rozdział 12, werset 15, werset 20. Pierwsza Królewska, rozdział 2, werset 16. Przypowieści, rozdział 10, werset 3, rozdział 25, werset 25. Psalm 106, 107, werset 9. Lecz także innych dóbr powtórzonego prawa, rozdział 18, werset 6. Pierwsza Królewska, rozdział 23, werset 20. Pożąda zła, przypowieści, rozdział 10, werset 3. Albo przeciwnie, dobra, nawet Boga. Psalm 41, 42, werset 2. 62, 63, werset 2. Błogosławi go. Psalm 102, 103, werset 1, Psalm 103, 104, werset 1, 35. Nefesz jest siedliskiem wrażeń, na przykład Psalm 85, 86, werset 4, 93, 94, werset 19. Jeremiasz, rozdział 6, werset 16. Uczuć miłości i nienawiści. Księga Rodzaju,
rozdział 34, werset 3, rozdział 44, werset 30, Izajasza, rozdział 1, werset 14, Psalm, rozdział 10, werset 11, Psalm 10, 11, werset 5, Wielkiej bojaźni Bożej wznosi się do Boga, Psalm 24, 25, werset 1. Psalm 85, 86, werset 4. Pokłada nadzieję w Bogu, Psalm 32, 33, werset 20, 129, 130, werset 5. Raduje się, Psalm 33, 34, werset 3. Psalm 34, 35, werset 9. I spoczywa w Bogu, Psalm 61, 62, werset 2, 6. 60, Psalm 62, 63, werset 9. Identyczne znaczenie posiada grecki termin psyche, występujący w Nowym Testamencie oddany 58 razy słowem dusza oznaczającym życie, istotę żywo oraz siedlisko myśli, uczuć i woli. Greckie słowo psyche, dusza, pochodzi od psycho, dmucha, oddycha i oznacza pierwotnie oddech, principium życia, duszę, życie, siedlisko myśli i uczuć. Grecka psyche odpowiada więc dokładnie hebrajskiemu terminowi nefesh i dziedziczy jego wieloznaczność. Przytoczone uwagi dowodzą po pierwsze tego, że Pismo Święte nigdzie nie przedstawia duszy ludzkiej jako bytu nieśmiertelnego i samoistnego, który po rozłączeniu z ciałem istnieje, żyje i działa niezależnie od materii, a powtórnie, że dusza przedstawia ścisłą zależność ustrojową z cielesną stroną tej samej psychosomatycznej struktury, jaką jest osoba ludzka. Dusza w znaczeniu biblijnym nie obejmuje wyłącznie neurofizjologicznych czy umysłowych funkcji, ale całokształt tych wszystkich zjawisk wegetatywno-zmysłowo-intelektualnych, które składają się na pojęcie ludzkiej psychiki. Wiadomo, że między procesami intelektualnymi, to jest poznawczymi, uczuciowymi i wolicjonalnymi, a procesami wegetatywno-zmysłowymi istnieje ścisła zależność i na odwrót. Trudno je więc oddzielić. Dusza to ogólnie rzecz biorąc psychika. To po trzecie, wywody powyższe nie potwierdzają tezy o nieśmiertelności duszy. Nigdzie w Piśmie Świętym dusza nie została scharakteryzowana jako nieśmiertelna. Dziękuję.